Nowy bęben młócący Lexion. Spójrz, że to nie jest już bęben z serii 600. Coś tu się zmieniło. Coś stało się większe. Mamy nowy wymiar. Nowy system omłotu APS Synflow Walker. Stworzyliśmy nową młocarnię, łącząc system APS z separatorem rotacyjnym. Jest to jedna z pięciu wyróżniających nas unikatowych cech. Drugą taką cechą jest fakt, że możemy ustawiać wszystkie klepiska jednocześnie. Mamy niemal prostoliniowy przepływ materiału, o co najmniej 25% większą wydajność omłotu i separacji, a w maszynie z pięcioma wytrząsaczami taką samą powierzchnię klepiska, jak w obecnej maszynie z sześcioma wytrząsaczami. Kolejną unikatową cechą nie do przecenienia jest możliwość jednoczesnej, synchronicznej zmiany prędkości obrotowej bębna APS i bębna młócącego. I w przeciwieństwie do wszystkich konkurentów, możemy także jednocześnie zmienić ustawienie bębna separującego. Listwę domłocającą można teraz hydraulicznie włączyć i wyłączyć z kabiny. To pierwsza młocarnia z możliwością płynnej zmiany ustawień. Zawsze też padało pytanie o przystosowanie do kukurydzy. Wykręcić dwie śruby, wyjąć klepisko, wziąć nowe klepisko, wsunąć je, zamocować, gotowe. Wszystkie kombajny wytrząsaczowe będą wyposażone w układ czyszczenia Jetstream. Lexion 5500 TT. Dynamic Cooling. Dynamic Power. Silnik dostarcza tylko tyle mocy, ile faktycznie jest potrzebne do procesu młócenia. Lexion 6900. Przed nami najnowszy i największy na świecie kombajn wytrząsaczowy. Łatwe ustawianie. Mamy tu C-Motion, przyrząd żniwny, młocarnia, a tu 7 przycisków. Maksymalny komfort dla każdego. Listwa i klapy klepiska. Wszystko to również można wygodnie obsługiwać z fotela operatora. CMOS Automatic. Kontroluje podzespoły w kombajnie i tak zmienia ustawienia maszyny, by pracowała optymalnie w każdych warunkach. Posłużę się tutaj bardzo wygodnym rozwiązaniem. Wbudowaliśmy drabinę w zbiornik ziarna. Kombajny z pięcioma wytrząsaczami będą miały w przyszłości oznaczenie 5000. 6000, 6 wytrząsaczy. W przypadku hybryd 7 oznacza zespół omłotowy o szerokości 1420 mm, a 8000 o szerokości 1700 mm. Największa maszyna hybrydowa z zespołem omłotowym o szerokości 1,42 m. Zbiornik na ziarno 13500 litrów. Silnik 549 koni mechanicznych, rozładunek 180 litrów. Silniki Mercedes-Benz, a wszystkie maszyny, które wcześniej dysponowały silnikami Perkins, będą teraz wyposażone w silniki MAN. Dwa paski mniej, dwa łańcuchy mniej, za to napęd rotorów po lewej stronie. Ciche załączanie i rozłączanie. Mniej punktów obsługi i łatwiejsza konserwacja. Przed nami model APS Synflow Hybrid. Znacznie powiększyliśmy bęben doprowadzający. Możemy teraz bardziej równomiernie wprowadzić słomę do obu rotorów. Zmieniliśmy klepiska. Klepiska są teraz klepiskami otwartymi, mającymi większą wydajność separacji. Większe ślimaki, większe przenośniki, domłacanie resztek. Lexion 8900. Wydajność rozładunku 180 litrów. Zbiornik na ziarno 18 metrów sześciennych. Szerokość koszenia 13,80 m. 790 koni mechanicznych. Największy na świecie kombajn.